Siostry przybyły do Różanego Stoku 8 listopada 1922 roku. Minęły długie miesiące, nim odremontowano budynki dla sierot. W dniach od 12 do 17 maja 1923 roku przekazano siostrom około 80 dzieci w wieku od 3 do 14 lat z ochoronki sejmikowej w Sokółce. 1 października 1925 roku na podstawie umowy zawartej między starostą Sokółki Tadeuszem Walickim a siostrą Laurą Meoci zgromadzenie przyjęło ochronkę sejmikową. Inspektorat Sokółki proponował zwiększenie liczby dzieci do 200. Salezjanie przekazali siostrom ostatecznie do użytku duży, piętrowy budynek, który był dotychczas zajęty przez szpital. Siostry w Różanym Stoku prowadziły zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci od 2 do 4 lat, około 200 osób, które były przysyłane regularnie od 1925 roku z Warszawy, z domu księdza Bodłena. Dom ten prowadziły w Warszawie siostry Szarytki. Szkoła zawodowa, roczne kursy krawieckie, internat dla około 20 osób i przedszkole. W latach 1929-32 w jednym z budynków sióstr mieściła się 7-klasowa państwowa szkoła. Od 1 września 1932 roku zaczęło funkcjonować jako prywatna 7-klasowa szkoła 3 stopnia. Dzięki bardzo intensywnym staraniom siostra Maria Mazzoli zyskała nawet złoty medal jako bardzo pięknie prowadzona szkoła. Kierowniczką 7-klasowej szkoły została Helena Kwiecień, wychowanka z Wilna. A gdy Helena wstąpiła do zgromadzenia, kierownictwo szkoły zostało przekazane siostrze Marii Lipińskiej. Tak było do wybuchu wojny. Po wybuchu wojny szkoła została zajęta przez inspektora szkolnego Nowickiego z Sokółki. Ważną też rzeczą należy powiedzieć i dodać do tego ważnego wydarzenia było rozpoczęcie starań o założenie nowicjatu. Matka Laura rozmawiała o tym z przełożonymi w Torynie oraz z księdzem arcybiskupem Romualdem Jałbrzykowskim, który wyraził zgodę na założenie nowicjatu. Nowicjat został otwarty 12 października 1929 roku. Obuczyny przeżyło 15 dziewcząt. Ceremonii przewodniczył jego eminencja kardynał August Chlont. Z Włoch wróciły nowicjuszki pierwszego roku, które do Włoch matka Laura wysyłała od 1924 roku różne liczby, w zależności od tego, ile było postulantek. Tym razem z Włoch przyjechały Helena Hermanowicz, Wanda Brylińska, Agnieszka Gajowczyk, Bronisława Rudzka, Zenobia Ogórek, siostra Anna Sołtys ze Słowacji, która kończyła nowicjat w Polsce. W Różanym Stoku, jak w dzień wybuchu wojny było 70 sierot, 12 nowicjuszek, 7 z pierwszego roku i 5 z drugiego,
oraz 23 siostry, ponieważ w 1933 roku założona została nowa wspólnota sióstr przy zakładzie księży Salezjanów. Pracowało tam 6 sióstr, prowadząc kuchnię i szatnię, więc razem sióstr było z obu wspólnot 23. W czasie wybuchu wojny nowicjuszki rozjechały się do rodzin, a później niektóre dotarły do Laurowa, do matki Laury. Dwie wyjechało do Włoch razem z mistrzynią Kleofę Brodzini, a inne wróciły do rodzinnych domów albo zatrzymały się u sióstr, u karmelitanek we Wilnie albo w innych miejscach, gdzie była możliwość, że można było przeżyć spokojnie początek dramatu, który przeżywała ojczyzna. W listopadzie w 1941 roku, już po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim, siostry wróciły do Różanego Stoku. Wróciła siostra Zenobia Ogórek, siostra Helena Skrzypczak, siostra Marianna Chodziutko, siostra Teresa Wójcik, siostra Ludwika Bar i dzieci, które były wywiezione do Siderki. Domy były brudne i zniszczone. Po roku Niemcy nakazali dzieci do 18 lat rozesłać do ludzi. Z siostrami zostały 3, dwie chore i jedna mała. Siostry pomagały w pracach polnych. Niemcy często przychodzili do zakładu, penetrowali mieszkania, zabierali co im było potrzebne. Do domów sióstr ewakuowano pogorzelców z Dąbrowy Białostockiej, którzy zabierali co się dało – rury, krany, rynny, piece, a nawet dachy. Po wojnie siostry zajęły nowicjat i zaczęły remont budynków. 21 sierpnia 1945 roku powróciły z Wilna siostra Helena Kwiecień i siostra Jadwiga Mrogowska. Dzięki staraniom matki Laury, a też i pomocy księży Salezjanów, między innymi księdza inspektora Jana Ślusarczyka, nowicjat został przeniesiony do pogrzebienia 23 marca 1946 roku, by od sierpnia rozpocząć działalność formacyjną już w nowym środowisku.